Akcja Cała Polska gra w bilard nie mogła ominąć Zduń. Tam każdy uczeń zespołu szkół, w którym gościliśmy, gra w bilard. Nie dziwi zatem, że popisy ziemowita Janaszka podziwiała blisko połowa uczniów. Ich entuzjazm tylko potwierdza, że starania Pawła i Ilony Galejów prowadzących UKS Bilę z Duny były słuszne. Piękne sztuczki i jeszcze do tego show, które przy tym robi ziemowit Janaszek, to jest wspaniała sprawa. Chcemy zachęcić małe dzieci do tego, żeby zapisywały się do naszej szkółki. Mam nadzieję, że po tym pokazie zainteresowanie będzie jeszcze większe niż jest do tej pory. Pokaz urozmaicony ciekawostkami ze świata bilardu na najwyższym poziomie nie byłby możliwy bez uprzejmości dyrektora zespołu szkół. Nauczyciele nie dość, że bawili się świetnie, to dostrzegali w bilardzie walor edukacyjny i przekonali się, że taką imprezę warto organizować w szkołach. Widziałem duże zainteresowanie dzieci, także będziemy na lekcjach na pewno próbowali niektórych ćwiczeń. Dla mnie jest naprawdę coś wspaniałego. Myślę, że warto by było, żeby w innych miejscowościach także się to odbywało. Najsurowsi widzowie, a więc dzieci, dały się zahipnotyzować bilardowej magii. Ich żywiołowe reakcje oraz oceny nie pozostawiają złudzeń. Ziemowit dał świetny popis, a cała Polska w bilard grać na pewno może. Wizyta w UKS Bili z Duny, który od kilku lat może poszczucić się najlepszą sekcją dziewczęcą w kraju, to była prawdziwa przyjemność. Dla setek dzieci, które stanęły w kolejce po autograf gwiazdy pokazów, ale i dla nas, którzy widzieliśmy prawdziwą radość najmłodszych sympatyków bilardu.